Siemanko, z tej strony Sebol i zapraszam Was na pierwszy odcinek z Tony Hawk's Underground 2. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten pomysł. To jest taki totalnie spontaniczna rozkmina, że zajrzałem do tego, do szafki z moimi starymi grami i patrzę Tony Hawk Underground 2 i pomyślałem sobie, w sumie czemu nie? Tak od razu taka śmieszna anegdotka. Gra jest na trzech płytach CD, bo to gra z 2003 roku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, kiedy ostatni raz instalowaliście grę z trzech płyt CD. Na całe szczęście działa, odpaliłem sobie tak na szybko, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Niestety jest trochę gra zabugowana, patrzcie, jak przełączam na przykład tutaj, dzieje się coś takiego. I podobny efekt się dzieje, kiedy włączamy tak zwane skupienie, czyli spowolnienie czasu. I niestety to spowolnienie czasu jest bardzo mocno zabugowane, nie wiem jak bardzo to przeszkadza w grze, nie wiem jak wiele rzeczy wymagają skorzystania z tej umiejętności, ale mam nadzieję, że niedużo. No, ale zasadniczo... polecimy z trybem fabularnym. Ogólnie to uwielbiam Tony'ego Hawka, to jest jedna z moich ulubionych serii. Zagrywałem się jak szalony w dwójkę, trójkę, czwórkę, w Undergrounda dwójkę i w American Wasteland. Czyli zasadniczo te części, które wyszły na peceta, bo ja głównie na pececie grałem Tony'ego Hawka, z wyjątkiem dwójki, bo w dwójkę grałem na PSX-ie, a od trójki już grałem na pececie i jeszcze w demo jedynki, bo w całą jedynkę nigdy nie grałem. Mój pierwszy kontakt z Tony Hawkiem jedynką to był remake Tony Hawk 1 plus 2 na PS4. To był mój pierwszy kontakt z Tony Hawkiem 2 tak na serio. I to też ostatni raz, kiedy grałem w ogóle w jakiegoś Tony'ego Hawka, a w tego konkretnego Undergrounda 2 ostatni raz grałem, ja wiem, z 10 lat temu może. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Kupiłem ją przy premierze w 2003 roku i od tamtej pory wracałem do niej parokrotnie, aczkolwiek muszę przyznać, że tak na ten moment to mało pamiętam. Pierwszą planszę pamiętam najlepiej, szczególnie, że odpaliłem sobie właśnie grę, żeby zobaczyć w ogóle, mówię, tak jak to działa, to chwilkę pojeździłem po tej pierwszej planszy, więc już sobie co nieco przypomniałem. Jak będzie z drugą, z trzecią, z czwartą, nie wiem, ale się przekonamy, lecimy. Normalny. No, generalnie w fabule chodzi o to, że Tony Hawk i Bam Margera zbierają dwie drużyny i jadą na tak zwany World Destruction Tour, gdzie będziemy robić pojebane zadania w stylu Jackassa. I ogólnie ta gra to jest takie Tony Hawk Jackass The Game w największym skrócie, ale o tym wszystkim się za chwilę dowiecie. Oglądajcie cutscenkę. You're wondering why Bam and I invited you here tonight? Let us enlighten you. World Destruction Tour. Around the world sick as hell skating competition that Tony and I threw together and you jagoffs are gonna compete in. Whatever. We're splitting into two teams. I'll be the captain of one team. And the captain of my team will be... Oh, Bill. Damn it, Bam, the tire jacks ran right up my... We're going global, baby. Racking up points for some balls to the wall skating. That's right. And some ridiculous stunts and challenges. Like that. 50 points if you get someone to hose their pants. Come on, that's sweat. Their pants. Woo! And 20 bonus points if you think there's luggage in the trunk. There's gonna be no cameras, no press, and no crazed fans. Just us embarking on a round-the-world party. Yeah. Oh, and one more thing. The losing team pays for the entire trip. Booyah! Oh, bitches! You take your broke ass to the bank. So if everyone's down with the program, I say it's choosing time. Mike V, you're with me. Good choice, Birdman. Only two left. You gotta pick one. Do I want the noob? Or do I want Paulie Wheels of Fury Ryan, yeah! The 10-year-old skating yeah! madman? No more grinding on wood chippers, huh, Paulie? That's right, baby. Come on, Bam, make up your mind. What? What's there to decide? Are you serious? You can't decide between me and a kid in a body cast? You want some of me? Oh, bring it on, bitch! I like that. He's fired up. This kid's got game. I take Paulie. You're number one! Come on, kid. These guys suck. You're with me. Ladies, let the first annual World Destruction Tour begin! Yeah! Look like my sister. Before we get rolling, you should cruise by the training area to brush up on your moves. No. I dobra. I teraz generalnie sytuacja wygląda tak, że na początku zaczynamy na takiej jakby planszy treningowej i ogólnie tak, jak podejdziemy sobie tutaj, od tej Rodney Mullen stoi,
i ten Rodney Mullen czy Malen, musicie, napiszcie mi jak się go czyta dokładnie, ja czytam zawsze Mullen. I ten, i on będzie mnie uczył na przykład czym jest Oli, czym jest manual i tak dalej, ale powiem szczerze, ja te wszystkie rzeczy zasadniczo z grubsza już wiem, więc nie będę was tym zanudzał, tutaj jest coś takiego jak twoje opcje, umiejętności, o, i mamy swoje statystyki. Żeby zwiększać te statystyki, musimy wykonywać te zadania, które są tu napisane. I tak pojeżdżę sobie teraz przez jakieś 2-3 minutki, zobaczymy ile się tu uda nabić i lecimy już do pierwszej planszy. Nie będę tutaj się, że tak powiem, za bardzo rozwodził. Generalnie nie planuję, nie wiem, maksować gry na 100%, aczkolwiek zobaczymy. Zobaczymy na bieżąco, jak to będzie wyglądało. Na pewno chcę przejść jakby cały tryb fabularny, ale czy będziemy jakby skupiać się na tym, żeby każdy poziom wymasterować czy coś w tym stylu, to zobaczymy, ale na ten moment nie planuję. Ale teraz porobię trochę, żeby trochę zwiększyć staty, żeby nie wchodzić, nie wejść na pierwszy poziom jak totalny noob, no nie? Tylko tutaj trochę pojeździmy, a przy okazji się trochę rozgrzeję, bo pojeździłem dosłownie tam, ja wiem, z 15 minut, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze działa, więc trochę sobie przypomniałem, ale wiadomo, to było parę dni temu, a dzisiaj jak nagrywam, to muszę, przydałoby się trochę rozgrzać, no nie? No dobra, to mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i lecimy. Dobra, na razie tak sobie na luzie, taki freestylik polecimy. Przy okazji, opowiadam może coś, to powiem tak, że swego czasu, zanim w moje ręce wpadła gitara, ja bardzo dużo jeździłem na deskorolce. Generalnie uwielbiałem deskorolkę i powiem szczerze, że całkiem nieźle mi szło. No nie byłem może jakimś maharadżą deskorolkowym w żadnym wypadku, ale jeździłem na tego. Chodziłem na skatepark, no nie, chociaż ja to generalnie raczej w streetowym stylu jeździłem, raczej po ulicach, w podwórku i tak dalej. Ale czasami na skatepark też się zdarzało jeździć, gdzieś tam na rampie nawet się zdarzyło pojeździć trochę, no ale niestety... niestety, oczywiście, w moim życiu pojawiła się gitara i deskorolka poszła w odstawkę. No, a siłą rzeczy, każda osoba, która jeździła na deskorolce, uwielbiała tonego hołka i ja też się do tej osoby zaliczałem. Znaczy, każda, która gra w gry, oczywiście, wiadomo. No, i zagrywałem się bardzo dużo w te gry. Super, bardzo seria. Jedna z moich ulubionych serii w ogóle, tak jak miał być zupełnie szczery. Generalnie chciałbym, powiem wam szczerze, zagrać w Tonego Hołka 4 na kanale. Tylko problem polega na tym, że nie wiem, jak zdobyć tą grę w ogóle. O, jakiś tego specjala prawie zrobiłem jakiegoś. O. O, dobra. Opowiem wam zupełnie szczerze, przyznam się bez bicia, że ja Tonego Hołka 4 grałem na piracie po prostu, no. Że tak powiem, to gra chyba z 2002 roku była, jak dobrze pamiętam. No i to były takie czasy, że po prostu no się piraciło dosyć często te gry, no nie będę ukrywać, no wtedy byłem, nie wiem, chyba w podstawówce byłem bodajże. Jeszcze. No i po prostu takie czasy to były, no. No a teraz już wiadomo, no już człowiek w pewnym momencie gdzieś tam dorasta i przestaje, że tak powiem, już przestaje po prostu ściągać te gry z internetów. Wiesz, wtedy jeszcze to nie było z internetu, to jeszcze była taka akcja, że po prostu kupywało się, że ja to kupiłem po prostu od ziomka, no nie, tam na zasadzie, że tam ziomek mój brał tam 15 zł za płytę, no i gra była na dwóch płytach i za 3 dyszki od niego kupiłem, no nie. Więc to nawet nie było ściąganie torrentów. No, ale nie zmienia to faktu, że w czwórkę bym chętnie pograł. Dajcie koniecznie znać, gdzie można kupić Tonego Hołka 4. Albo może macie Tonego Hołka 4, to dajcie znać, chętnie od was odkupię, tylko no też nie za jakieś horrendalne pieniądze. Czekajcie. Udało się. Więc jak macie Tonego Hołka 4 oryginalnego, to dajcie znać, bo to chętnie od was odkupię. Tylko mówię, za ludzkie pieniądze. Dobra, spróbujmy zrobić, bo pamiętam, że jest wyzwanie. Tutaj właśnie jak sobie... Jak sobie robiłem taką przypominajkę, że tu jest wyzwanie, żeby zrobić dwa razy spine transfer w jednym combo. O! Udało się, okej? Okay? Dobra, zobaczmy, co się udało zrobić. Manual, o, 10 sekund manuala, dobra, to zrobię to teraz. A swoją drogą w ogóle jest taki motyw, że są dwa style jeżdżenia na deskorolce. Z lewą nogą z przodu i z prawą nogą z przodu. I ta za standard uważa się lewą nogę z przodu. A prawa noga z przodu nazywa się, o Jezu, aż się zagadałem. A prawa noga z przodu to jest tak zwane goofy, czyli głupi, debil. Że ponoć to była... Nie, w sumie nie wiem, z czego to wynika, no nie? Tak naprawdę, nigdy się nie zainteresowałem. Wiedziałem tylko, że zawsze prawa noga z przodu jest uważana za to, że to jest takie, no, debilne.
No i ja właśnie tak jeździłem, z prawą nogą z przodu. I swoją drogą, nie jestem 100% tak pewny, ale wydaje mi się, że Tony Hawk właśnie w taki sposób jeździł. No ale prawda jest taka, że większość deskorolkarzy jeździła jednak właśnie z lewą nogą z przodu. Okej, miałem chyba jeszcze ten kruket, jak dobrze pamiętam. O właśnie, oto trzy razy kombo. O, właśnie. Dobra. Zobaczmy kolejne opcje. Dobra. Wyląduj backflip graba i bez roll graba. Dobra, robimy to. Jakby ktoś się zastanawiał, to tak. Backflipa robimy w taki sposób, że łapiemy jakiegoś graba i dwa razy w dół wciskamy. A bez rolla to w bok wciskamy. A, właśnie, pamiętam, że było ten. Wykonaj dwa razy pogo w jednym kombo, dobrze? Dwa razy czy trzy razy? Zaraz muszę sprawdzić. Pogo dwa razy w jednym kombo. O, tak jakby ktoś się zastanawiał, jak zrobić w takiej grze pogo, to w trakcie manuala trzeba dwa razy wcisnąć przycisk odpowiedzialny za grinda. O, i robimy pogo. A, i swoją drogą ten, już nie pamiętam, tyle mówię, że nie pamiętam, czy już tego, czy wspominałem o tym, ale ja gram na klawiaturze, na klawiaturze gram w tą grę, z wsadem i klawiatura numeryczna, czyli używam dwójki do skakania, czwórki do flipów, ósemki do grindów, szóstki do grabów, jedynki do zejścia z deski, zera do robienia tego skupienia, które jest zbugowane, zresztą zaraz wam to pokażę. Mam speciala? Mam. O, patrzcie, tak wygląda spowolnienie czasu w tej grze. Mam nadzieję, że to mocno nas nie udupi. I siódemką robię tego, reverta. Reverta, czyli jakby ktoś nie wiedział, to jest przedłużenie komba po zejściu z rampy, czyli o coś takiego. Oni dodali tą opcję dopiero w Tony Hawk'u 3 i powiem szczerze, że to jest najlepsza rzecz, jaką mogli dodać w Tony Hawk'u. Ja tak to uwielbiam. Od kiedy to wprowadzili, to już granie w Tony Hawk'a 2 już nie było tak dobre jak kiedyś, powiem szczerze. No już nagle Tony Hawk 2 stał się strasznie archaiczny z powodu braku reverta. Ale w tym remake'u Tony Hawk 1 plus 2 można to włączyć, no nie? Więc mimo, że gramy w 1 i w 2, to można mieć tego reverta i zajebista opcja. Bardzo, 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 bardzo to lubię. No dobra. Dobra, zobaczmy szybko jeszcze, może jeszcze z 2-3 rzeczy zrobię. O, bieg w ogóle nic nie zrobiłem. Zaraz, switch. Wykonaj acid drop dwa razy w jednym combo. Okej, dobra. To zróbmy to. Acid drop to jest taki motyw, że schodzimy z deski. I tak jakby zaskakujemy na rampę właśnie ze stania. Czyli robimy o tak. O, udało się. Elegancko. Czyli walimy kwasa tak zwane. Cztery razy w jednym combo. Tutaj na tej mapie raczej nie dam rady tego zrobić. To nie będę nawet kombinował. Wykonaj wlepka dwa razy w jednym combo. Dobra, spróbujmy. Wlepka to jest wlepianie wlepek dosłownie. O, takie. Dojadę. No i zrobiłem. Wlepka, patrzcie, wlepka. Może tak. No i dwa razy wlepka jest. No w sensie teraz naprawdę upadłem, ale powinno mi zaliczyć, no. Dobra, zobaczymy później może. Dobra, tutaj prawie nic nie zrobione. Wykonaj, wyląduj skok. Nie, to raczej zrobimy już później, bo na pierwszej planszy, mówię, pierwszą planszę sobie trochę pojeździłem, bo przypominałem sobie, jak to tam wygląda i tam jest jeden taki moment, w którym możemy zrobić bardzo duży skok, bardzo łatwo, to tam pewnie zrobimy akurat te rzeczy. Dobra, leap. Utrzymuj leap przez 2 sekundy, okej. Okay. Ilość dobra, leap. Leap, ja przeczytałem, nie wiem czemu zinterpretowałem leap jako flip. A to nie miało sensu w sumie trzymania flipa. A leap to jest oto. O. U, Jezu! Ale szybko poleciało. Strasznie szybko poleciało. Ale dobra, każdy następny będzie łatwiejszy. Dobra, to zróbmy na razie tak. I teraz będzie łatwiej. O, to chyba wszystkie. I tam chyba było nose stal dwa razy w jednym combo. O. Oj, kurde, manualnie zrobiłem. Ups. Nose stal. O. O. Elegancko. Twoje opcje, umiejętności. I co jeszcze? Nose blunt na lipie w jednym combo. Jak się robi nose blunt? Zobaczmy. Nie, to nie to. Boneless.
O kurde. Jak się robi nose blunt? Bo nie pamiętam. Mhm. Dobra, to zobaczymy później w takim razie. Czyli jednak wszystkiego nie pamiętam, no nie, co akurat mnie nie dziwi. Ilość grabów w jednym combo. Wyląduj 720 graba. Czy jestem w stanie tutaj... O, jestem w sumie w stanie chyba. Czekajcie, tylko muszę się rozpędzić. O, stąd. Stąd się rozpędzę i myślę, że zrobimy 720 graba. 900 raczej nie wykręcimy, mi się wydaje. O, kurde, ale zwolniłem, ale zlamiłem na maksa. I skok jeszcze za 5000 wjechał. Nie, dobra, już tutaj 900 nie ma szans. 900 nie ma szans zrobić. Dobra, to jeszcze zobaczmy szybko. Bieg. Caveman 3 razy w jednym combo. Dobra, to spróbujmy. Bo caveman to jest chodzenie z deski. W sensie, to się nazywa caveman. Dobra, to zróbmy. Pyk. Raz. O Jezu. Wylądowałem na tym niestety, ale to nic. No i co? Co mi zaliczyło? No i coś się dzieje dziwnego. A nie, teraz tylko jednego miałem cavemana. Dobra, czekajcie. Pyk. O. Aj, kurde. A, zaraz, właśnie. To jest taka opcja. O, jak się wyjebiemy, to możemy się wściec. O. I deskę rozjebać sobie na głowie. O. Elegancko. Dobra, to jeszcze raz tego cavemana spróbujmy w jednym combo. Pyk. Ojojoj. No już wiem, co robiłem źle. Muszę kawałek przebiec po prostu. O. O. Dobra, udało się 3 razy. Okej. Okay. Graffiti tak 2 razy w jednym combo. Okej. Okay. To spróbujmy. No, kurde. Ajajaj. No. Spokojnie. O, udało się 2 razy. Dobra, już nie będę próbował 3 razy. I jeszcze jakieś ostatnią rzecz, tak na szybko. Ilość grabów w jednym combo. A, właśnie, jeszcze ten. Double kickflip i triple kickflip 2 razy w jednym combo, dobra. Double kickflipy i triple, jakby ktoś nie wiedział, to trzeba 2 razy wcisnąć. 2 razy, robimy double. A, 2 razy, bez kitu. 2 razy, trzeba zrobić double. Raz, dwa. A triple to 3 razy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, za dużo wcisnąłem. Znaczy, za wolno to zrobiłem. Raz, dwa, trzy. Pyk. I tutaj. Zatrzymaj. No, elegancko. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj? To jeszcze te graby może zróbmy, co? Jeszcze zróbmy tego, o, ilość grabów w jednym combo. Zróbmy chociaż... Chociaż 6 spróbujmy zrobić. Dobra. Raz, 2, 3, 4... 5, 6, o, 8, znaczy 7. O, powiem szczerze, to było na farcie, mega farcie, mega, mega farcie. Dobra. No dobra, to myślę, że kończymy z tym tutorialem, wchodzimy na pierwszy poziom. Okej, okay, tak zróbmy. Dobra, chodźmy do tego hołka. Dobra, teraz on mi każe zrobić te skupienie, czyli ten. Tylko niestety widzicie, jak to wygląda. No miejmy nadzieję, że jakoś w grze, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy będą jakieś takie momenty... Czy będą momenty, w których to będzie niezbędne. Mam nadzieję, że nie będzie ich za dużo. Bo nie pamiętam. Ale chyba nie. Dobra,
Okej, okay. No tutaj przyznam, że część zadań już pamiętam, że tak powiem. W sensie, to sobie trochę poprzypominałem, robiąc taką jazdę próbną. O, służba w szpitalu, trzeba przewieźć dzieciaka, rekord automatu do gier. Tańcz frajerze, zdekapituj posągi, zrób kombo na zmotoryzowanej rampie. No i generalnie jest taki motyw, że na planszy, o, po pierwsze, oprócz zadań dla nas, możemy wybrać sobie jednego ziomka z naszej drużyny. W tym wypadku mamy Mike'a Valeya, Chada Maskę, Rodneya Mullena i Boba Bornquista. Myślę, że wezmę Chada Maskę wezmę. I on gdzieś jest na planszy. Drugą osobą jest postać specjalna. I w tym wypadku postacią specjalną jest taki ziomek i on właśnie pamiętam, że jest tutaj w barze. O! Jesse James. I on jeździ na takiej kosiarce. O, widzicie? Okej, okay, zgarnąłeś swoje pierwsze punkty. Co pewien czas otrzymasz wiadomość tekstową. Sprawdzaj regularnie, gdyż wiadomości mogą zawierać przydatne informacje. Nowa wiadomość symbolizuje ikona telefonu. Aby ją przeczytać, zatrzymaj grę i wybierz wiadomość tekstowa. Okej, okay, dziękuję. No i tutaj jest ten Jesse James. I patrzcie, on jeździ na takiej kosiarce, nie? Takiej półkosiarce czy coś w tym stylu. No, ale na razie nie będziemy go brać. Generalnie będzie można nim zadania też porobić. I tutaj, jak dobrze pamiętam, to chyba w tym miejscu... O, tutaj jest Chad Maska właśnie, ale go później weźmiemy. I jeszcze jest, jak dobrze pamiętam... o, znajdź Bena Franklina. No i on się znajduje... To mówię, to sobie akurat ten pierwszy poziom przypomniałem, że tak powiem, na wjeździe próbnej w tej grze. Więc tutaj akurat, że tak powiem, nie tyle, że pamiętam rzeczy, tylko po prostu przypomniałem sobie. O, dawaj. O, tutaj jest właśnie. O kurde. Kurde, przez przypadek ten specjal wcisnąłem i wyleciałem z okna. Dobra, bo trochę ten, bo trochę się, trochę gadam i się nie skupiam po prostu. Ale dobra, zaraz ten. Zaraz się uda tam wskoczyć. Dobra, rozpędzę się po prostu. O, elegancko. No i jest, Ben Franklin. No, i właśnie, na każdej planszy mamy trzy postacie takie właśnie. Jeden to jest Skate z naszej drużyny. Jeden to jest właśnie taki Jesse James, jakiś specjalny koleś. I właśnie jakaś taka postać, taka powiedzmy... Nie wiem w sumie, czy na każdej planszy, ale na pewno na kilku planszach jest taka postać, powiedzmy, właśnie jak Ben Franklin. Czyli postać taka, wiecie, no, nierealistyczna, że tak powiem. Dobra, to weźmy tego Franklina. The Franklin Grind. Dobra. Wszystko kręci się wokół kasy. Kombo na szerokich wodach, zwiedź szlak wolności i wyzwanie drużynowe. Okej. Okay. Czy chcesz zapisać? Tak. Zapiszmy. Okej. Okay. No i dobra, jeździmy Benem Franklinem. Dobra. Zobaczmy sobie... W ogóle, patrzcie, on śmiesznie macha łapami, jak jedzie. O, boom. Dobra, zobaczmy jego zadanka. Wszystko... Kombo na szerokich wodach. Zobaczmy, co to jest. Jeżdżąc po herbacianym statku, rozpocznij i wyląduj kombo warte 10 tysięcy punktów. Okej, okay. Dobra. 10 tysięcy punktów to bez przypału. Miękka opcja. O, no właśnie, przechwaliłem się trochę za bardzo. Okej, okay, mamy kombo zrobione. Znajdź szlak wolności. O, najpierw wykonaj pop show-wyt ze schodów gmachu państwowego. Następnie wykonaj vert transfer nad malunkiem na bibliotece. Na koniec wykonaj acid drop z bocianego gniazda na herbacianym statku. No dobra, to zróbmy to. O. No generalnie powiem szczerze, że w tego Hołka zazwyczaj tak swego czasu, no szło mi całkiem nieźle, no nie? Ale aczkolwiek, no nie grałem dość długo i na pewno będę popełniał jakieś głupie błędy. Ojojoj, właśnie takie. Ale ten, ale myślę, że nie będzie najgorzej, no a przynajmniej mam tylko nadzieję. Dobra, jest ten. I jedziemy. Dobra, teraz ten, transfer nad tym. Trzeba... O, właśnie. Transfer to są te niebieskie te. O, na przykład to teraz, no nie? To jest transfer, tak zwane gapy. Czyli przeskakujemy przez jakąś tą... Przez jakąś lukę. O, acid drop. Dawaj. O, i właśnie, takie właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj, widzicie, 900 można wycisnąć. To zaraz jak wrócę do swojej postaci, to zrobię tutaj te 900, żeby zrobić. Dobra, wyzwanie drużynowe.
trzech członków twojej drużyny musi wykonać kickflipa nad rolkarzem. Okej. Okay. Trzech członków twojej drużyny. Dobra, mamy czterech ogólnie członków. Znaczy, czy moja postać się liczy jako członek drużyny? To nie wiem, przekonamy się. Ale jak już jesteśmy Franklinem, to zróbmy to Franklinem. O, tutaj chyba rolkarz właśnie jedzie. O. Zaraz, czy ja muszę go... O, jeden. Dobra. Elegancko. I jeszcze jedno zadanie chyba było. Wszystko kręci się wokół kasy. Spróbuj dostać się do wewnątrz banku Ribow. To akurat powiem wam szczerze, wiem jak to zrobić. Na jeździe tej testowej tego spróbowałem to. A mianowicie trzeba tutaj pod tym przystanku wskoczyć tutaj. O, bo mówię, pierwszy poziom sobie tak tego, przeleciałem dosyć szybko, więc sporo rzeczy już przypomniałem sobie po prostu w trakcie jazdy próbnej. Ale drugi poziom to powiem szczerze już ten, to już będzie jakby... To jak dużo będę pamiętał, nie wiem w tym momencie. No i dobra. I z Benem Franklinem skończyliśmy. Okej, okay, dobra, to wracam do swojej postaci. No. No w ogóle ten swój grind. O, właśnie ten. Że odpala pioruna. Czekajcie. O. Zajebiste. No i dobra, wracamy do swojej postaci. Do zarazy. Bo ta postać swoją drogą nazywa się zaraza, jakby ktoś nie wiedział. Okej, okay, dobra, tu jest boombox. Pyk. O, elegancko. Super. Dobra, co tam wiadomości? Bam Margera. Co się stanie, gdy przez elektryczne ogrodzenie oblejesz strażackim szlaufem grupę pijaczków? Moja drużyna zyska 100 punktów. Przebij to, frajerze. No dobra, spróbujemy. Co jest za 100 punktów? Nie ma nic. Zrób... A, dobra, to później. Dobra, służba w szpitalu. Dobra. To jedźmy do dzieciaka. Bo tu jest... A, właśnie. Zaraz, zrobię jedną rzecz tylko. Tak zwane... O. O Jezu, samochodziku, nie wkurwiaj mnie. Tak zwane wykonaj 3 razy na ta spin w jednym combo. O, no kurwa, o nie. Ajaj, tego palec mi się obsunął, że przycisk wcisnąłem. Raz. Ajajaj. O, jeden. Dwa. O Jezu, kurwo głupia, no. Naraz. Dwa. I trzy. O, elegancko, dobra. Już myślałem, że samochody mi porachują plany, ale na szczęście ja wyruchałem ich. Dobra, służba w szpitalu. Do dzieciaka jedziemy. Tutaj pamiętam, trzeba tak pojechać, żeby nas lekarze nie dupnęli. Zobaczcie, lekarz stoi. Tutaj kolejny. No, no, ale tu muszę przyznać, że to ten, że to sobie właśnie na jeździe próbnej sobie to przypomniałem. Dobra, co tam dalej? Oznacz terytorium. Dobra, to może później. O, rekord automatu gier. Dobra, automat jest tutaj. Mówię, bo teraz tak lecę tak dosyć szybko, bo pamiętam te rzeczy, ale gwarantuję wam, że już na następnych planszach już nie będzie tak różowo, że będę po prostu mówił, o, robię to i robię to po prostu, nie? Dobra, muszę zrobić... O! Muszę 10 tysięcy pobić. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Panie. Okej. Okay. O, właśnie, od razu zrobimy ten. Już mam 10, już mam 150 w sumie tysięcy. Jak już tu jestem, na tym herbacianym statku, to se skoczę tutaj i spróbuję 900 wycisnąć. Mm.
Bang, 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 bang. Jest. No od razu lepiej się jeździ, no z lepszymi statami. Powiem wam. O. Dobra. Okej. Elegancko. No dobra, to pojeździmy tym wariatem. What's happening, slick? Dobra, znisz blokady antygrindowe, przeskocz nad samochodami, skuter kontra wózek inwalidzki i trasa transferów. Chcesz zapisać? Nie, wszystko zapisywałem. Dobra, to najpierw zróbmy te blokady antygrindowe, tak zwane. No. Elegancko. A swoją drogą, no też umie triki tutaj robić tym, nie? O, takie obroty. Dobra, teraz tak, wyścig z tym Hot Wheelsem. Gdzie mam jechać w ogóle? Ścigaj się z Polim. Co? Gdzie? Zmieniłem gdzie jechać. A, dobra, tutaj. O Jezu. Teraz naokoło biblioteki. Pójdź do szpitala. No to mi się nie uda już. No właśnie. Kurde, bo ja na początku nie wiedziałem, gdzie mam jechać za pierwszym tym. Ale dobra, teraz już będę wiedział. No. Dawaj, okej, dobra. O Jezu, gdzie ja jadę? Boże, nie. Dobra, ale może mi się uda. Pojebało mi się znowu. O, ale tym razem się udało, pomimo mojego spierdolenia. Okej. Przeskocz nad samochodami. Jadąc po skuterze, na skuterze Jesse Jamesa, przeskocz nad trzema pojazdami. Okej. Dobra, gdzie tu samochód jakiś? Tutaj czerwony. Pyk. Dobra, jeden. No. Nie udało się. O, drugi. O, i ten łódka uda się nad łódką? No, chyba nie. Mi się wydaje, że za wysoka ona jest. O. O, i tą rampę odblokowało jeżdżącą. Elegancko. Dobra, ale zobaczmy jeszcze. Trasa transferów. O. Rozpocznij od transferu nad wejściem do metra. Zrób spine transfer nad szpitalnym wentylatorem. Na koniec wykonaj spine transfer nad wodą nad herbacianym statku. No dobra, czyli tak, najpierw metro, tak? Zaraz, metro. O, tu jest wejście do metra bodajże. O. O, to jest chyba metro, nie? I muszę zrobić tak. Teraz tu. O. O, elegancko. I statek. Elegancko. Uuu. O, prawie się wyjebałem. Ale się nie wyjebałem ostatecznie. O. Wiadomość od Tonego Hołka. Dobra robota. Myślę, że mamy wystarczającą liczbę punktów, by przejąć prowadzenie nad drużyną Obama. Stoję na ulicy obok Jeersa, więc jak będziesz chciał ruszyć do następnego miasta, wpadnij tu do mnie. Okej. Okay. Czyli zrobiliśmy tyle, aby móc zaliczyć kolejny poziom, ale myślę sobie, że jeszcze szybko... Jeszcze tak zróbmy tak. Odpierdolmy jeszcze te zadanie na tej rampie. O, zrób kombo na zmotoryzowanej rampie. No dobra. A, o. O. Dobra, dobra, niech stanie na prostej. O. O Jezu, to nie takie proste, powiem wam szczerze. O. O. Panie. O Jezu. O Jezu. No się zrób, kurwa. W ogóle ile ja mam zrobić, tak swoją drogą, bo tutaj próbuję robić te combo, a 5000, okej, okay, dobra. Dobra, to teoretycznie nic skomplikowanego. W sensie samo w sobie zrobienie komba 5000. O, udało się na szczęście. Okej. Okay. O, dobra. Przypomniało mi się jedno zadanie. Pyk. Pyk.
Czy może nie tyle zadanie, ale... O, feature, właśnie. Że można rozpierdolić tutaj ten... Te rusztowanie. No dobra, to słuchajcie, w związku z tym, że tego, dość duża część odcinka to było takie wprowadzenie, takie pierdolenie bez większego sensu, to myślę, że możemy na tym zakończyć ten odcinek, aczkolwiek myślę, że jeszcze w następnym odcinku tego, zrobimy jeszcze coś na tej planszy. Dajcie znać, o tutaj jest tego czatmaska. Pokonaj 4 ławki w jednym combo, stary dobry grind po armacie, uczep się morskiej bryki, salutuj generałowi, wielkie kule ognia. Walnij znaki, zamaluj wielki billboard, najlepsze raile w Bostonie. Okej, okay. No i chcę zapisać. I słuchajcie, po pierwsze, dajcie znać, jak wam się podoba Tony Hawk Underground 2. Dajcie też znać, czy nie za dużo gadam, bo tak pomyślałem sobie, że też poopowiadam przy okazji o różnych rzeczach. I tak myślę, że dajcie znać koniecznie, czy w następnym odcinku, o ile w ogóle chcecie kolejny odcinek, czy chcecie, żeby wrócić do tej planszy i jeszcze porobić te zadania, czy lecieć już do następnej planszy i następną planszę porobimy jakieś tam zadania do momentu, aż już będzie można pójść dalej i pójdziemy po prostu dalej. No, mam nadzieję, że wam się podobało, że nie gadałem za dużo. Dajcie znać, jak się podobało, jak się nie podobało, jak się podobało, dajcie łapkę w górę, jak się nie podobało, to dajcie łapkę w dół i napiszcie, co się nie podobało i co poprawić. Życzę wam miłego dnia albo wieczora, trzymajcie się, do następnego, cześć!